Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy kolejnego dnia, godzina 8.20. Przenocowaliśmy na kempingu, w którym nocowaliśmy 3 dni wcześniej. Mianowicie w Szkodrze. Co tu nowego? Jedziemy opróżnić zbiorniczki, napełnić wodę. Później jedziemy na zakupy, ponieważ no już wczoraj nie zdążyliśmy pójść do żadnego sklepu. I co? I jedziemy w stronę Czarnogóry. Dzisiejszy plan: jezioro Szkoderskie. Zobaczcie, taka sytuacja. Dojechaliśmy już tutaj mniej więcej prawie do centrum. Jest takie miejsce, gdzie jest rondo z wyjazdówką ze Szkodry. No i co? Mamy tu nowo budowane bloki, dawniej postawione bloki i nowo postawione bloki. Ale jest też obok dzielnica Nędzy. Prawdopodobnie Cyganie tu mieszkają. No to jest coś strasznego. Zobaczcie tutaj na te psy. Nie wiem, czy ktoś im daje jeść, czy ktoś je dogląda. To jest generalnie parking. Powiemy wam, że ten spar jest sporo zaopatrzony, nieźle. I nawet popatrzcie, z Wewelu czekolada jest. Sklep widać bardzo dobrze wyposażony. Napoje, chipsy, mięsny dział. Dość duży ten spar jest, powiemy wam. Chemia, kosmetyki i gospodarstwo domowe z tamtej strony jest. Lodówki, nabiał, nawet są przyprawy. Tutaj WC-nety, tak jak w Belgii, DAK, czyli kanardy. Dużo Ajaxów jest, brefy są. Proszki do prania, dasze, wiksany. Tutaj mamy mrożonki, zobaczcie, nawet mają Horteksa. Wzięliśmy taką ciepłą bułę długą, więc spędziłem na śniadanie. Wyszliśmy ze sklepu, no jeszcze raz popatrzcie na tą gorszą dzielnicę, niby bogatsza. Bo sklep, spar europejski, towary sprowadzane, droższe niż lokalne. Ale zobaczcie, w jakich okolicznościach, jaka po prostu jest dla mnie, to jest szok. Taka różnica, że tutaj jest taka bieda, dzielnica biedy, a obok jest blok, gdzie mieszkają no trochę zamożniejsi mieszkańcy. Słuchajcie, taka sytuacja. Przed nami dwa samochody, którym się bardzo śpieszy, a przed nimi nauka jazdy starym Mercedesem. Tu jest zakaz wyprzedzania, a wszyscy trąbią na naukę jazdy. Nie do pomyślenia w naszych czasach i naszych krajach. Już nie wytrzymał. Jeszcze obtrąbił naukę jazdy. A to świnia. Drodzy, zbliżamy się do granicy albańsko-czarnogórskiej. Będziemy opuszczać Albanię. Widzicie, koreczek troszkę jest, ale to nic. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie nam to pójdzie. Przed nami dość duża kolejka do przejścia granicznego, ale za nami już też się otworzył dość długi koreczek. Udało nam się w miarę sprawnie dojechać. I już wiemy, dlaczego tamci tak się śpieszyli. Samochodami tak wyprzedzali.
Otworzyli drugą bramkę. Hurra. Nie będziemy stać. Albania opuszczona. W jednym okienku pan sprawdzał nasze dokumenty. Wcześniej zebrał z trzech pojazdów hurtowo dokumenty. Wziął nasze dowody i kartę rejestracyjną pojazdu. Sprawdził w jednym okienku, przekazał na drugą stronę i tam odebraliśmy dokumenty z powrotem. Także nie było to straszne. Ta druga strona to może była Czarnogóra. Pewnie tak. No bo skoro... tu nie ma dalej drugiej granicy. No nie widać drugiej granicy. A tak w ogóle to my się zastanawialiśmy nad tym, czy już jesteśmy, czy nie, ponieważ jedziemy zupełnie innym przejściem granicznym. Nie jedziemy na Podgoricę, tylko jedziemy tutaj wybrzeżem, dołem. W stronę Baru, w stronę Jeziora Szkoderskiego, Wir Pazar. Więc ta granica pierwszy raz przez nas przekraczana jest dzisiaj. I w ogóle. Słuchajcie, od razu jak wjechaliśmy do Czarnogóry z Albanii, od razu się rzuciło w oczy, że droga jest lepsza, lepszej jakości. I czuć to ona, jak się jedzie. Tak, jest przede wszystkim oznakowana dobrze, pasy są. Zobaczymy tylko jeszcze, jak tutaj ci kierowcy przy granicznych terenach się zachowują. Czy są kulturalniejsi, że tak powiem. A dodając jeszcze o drogach, to tutaj w Czarnogórze jest dużo czyściej niż w Bośni. Nie ma tego syfu na ulicach. No zobaczcie, nie ma żadnego śmiecia po drodze praktycznie. No może jeden papierek leżał, ale tam wszędzie przy drodze były śmieci, niepozamiatane. Tutaj jest porządniej. Nie ma tylu ludzi bezdomnych, zwierząt, jakichś psów bezpańskich czy tam kotów. Trafiają się, ale nie aż tak jak w Albanii. Tak, w Albanii to po prostu tam był, jak wyszło, jak się urodziło, wykluło, tak se zostało. A tutaj jakiś to jest porządek przynajmniej. No to bardziej cywilizacyjnie, bardziej tak zachodnio. Może dlatego, że tu więcej turystów przyjeżdża. Sometimes I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me. Give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Jednak zmieniamy parking, bo tutaj raz, że jest dużo słońca, dwa, że nie da się wjechać dobrze kamperem, są ogromne nierówności na podłożu, ale przejeżdżamy tutaj, w tą stronę, może tu uda się nam znaleźć jakieś miejsce. Dotarliśmy do Wir Pazar, zobaczcie, tu jest pełno łódek oferujących rejs po Jeziorze Szkoderskim, trzeba coś wybrać. Idziemy się dopytać o ceny. Tutaj, gdzie zjechaliśmy na parking, z tyłu za tym budującym się właśnie hotelem. Pan powiedział, że to jest bezpłatny parking. Chociaż nie mam do końca pewności, ponieważ na samym wjeździe na te parkingi tutaj do miejscowości generalnie dwóch gości nas zaczepiło, się pytało, czy będziemy wybierać się na łódkę. I mówimy, że prawdopodobnie tak. To od razu powiedzieli, gdzie mamy jechać, na jaki parking. Ale jak zobaczyliśmy, że tam jest bardzo odkryte na słońce, to stwierdziliśmy, że nie, czekajcie, chłopaki, pójdziemy, sprawdzimy. A tak generalnie to my w tym momencie jesteśmy w tym miejscu i to miejscowość Wir Pazar znajduje się już na obszarze Parku Narodowego Jeziora Szkoderskiego. On się rozciąga właśnie na takiej powierzchni do granicy z Albanią. Miejscowość generalnie nie jest duża. Kilkanaście domów, noclegi, ale zobaczcie, tam u góry wznosi się twierdza. Twierdza powstała w XVI wieku, jest to twierdza Beysaç. Była to turecka twierdza, natomiast z tego, co czytaliśmy w internecie, w opiniach, nie ma sensu tam wchodzić, bo nie ma co oglądać. Tak naprawdę jest tylko restauracja i parę surowych murów. Idziemy w tamtą stronę, zobaczymy, może zbierają się grupy na łódkę.
kupiliśmy sobie dwugodzinny rejs, który odbędzie się o godzinie 13. Bilet za osobę jedną to jest 20 euro. Zawiera również cenę biletu do Parku Narodowego, ponieważ to jest teren parku, więc trzeba uiścić opłatę za park, więc w sumie zapłaciliśmy za dwie osoby 40 euro. Tutaj jest uliczka jeszcze ze straganami, można skorzystać też z toalety. Piotr poszedł do toalety, ja się tu przeszłam na stragany, jak wyszedł, to nie mógł mnie znaleźć. Chodził, krążył, szukał. Nie wiedział, gdzie mnie odnaleźć, biedny. Jak nie wiecie, gdzie znaleźć kobietę, to między straganami. Dobrze, że machałeś, bo bym cię nie zauważył. Zobaczcie, tutaj dosłownie na każdym kroku są budki, które oferują rejsy łódką po jezioro szkoderskim. Słuchajcie, idziemy na łódkę, już grupa się zebrała. Poza nami jeszcze 4 osoby, przewodnicy nas prowadzą. I za chwilkę będzie rejs. Panie, że może nie ma, to nie jest w pełni obłożony statek, no to będzie trochę luzu, nie? Tak. Mogliśmy kota wziąć, zmieściłby się. No na pewno by mu się spodobało. Łódka wygląda tak. Hello. Hello. Be careful. Rybaka, wędkarza na łódce, który oprawił akurat rybę. Pytam się pana, czy to jest legalne, bo mówi, że tutaj jest legalne, chociaż to jest park narodowy. Tutaj można legalnie łowić ryby. Jedyny problem jest z wędkarzami, którzy po prostu ogłuszają ryby elektrycznym sposobem. A tak to poza tym patrzę. Dziwne. Kotewka orzech wodny. Ja na przykład gdzieś tam na górze byłem i go uruchomiłem i był maszt radiowy i mi... No to próbujemy. No na chwilę mi po prostu stracił tyle. No by dobre. Słodkie. Powiem wam. Dobre. Piotr, spróbuj. Orzech wodny. No odpukać, zawsze się może zdarzyć. Jak rzepa trochę. Pierwszy raz jem. No spoko. Podobny do orzecha takiego mlaskowego, tylko tak, że bardziej wodnego. I smak jak rzepy takiej. Mamy też poczęstne gwinko lokalne z winiarni Plantarze, która się znajduje niedaleko stąd, w stronę Podgolicy. Dobra.
My już po rejsie. Wychodzimy na górę. Generalnie rejs trwał 2 godziny i był interesujący. No fajnie było. Szybko się skończyło. Ale no warto, warto. Polecamy każdemu. Będąc tutaj. Poszliśmy na kawę na wynos. Grupko. Grupko. Ale wiecie co? Powiem wam, jak ta kawa jest zrobiona, bo byłam przy tym. Jest to kawa typu 3 w jednym, z saszety, wsypana na spód. Pan wlał syfon wody zimnej. Później podstawił pod jakiś taki mikser. Wymieszał to. Dolał więcej wody i dolał mleka, wrzucił kostki lodu. Voilà. Wcześniej to przewidział. To byśmy nie wzięli, ale 2,50 za jedną kawę taką, w plastiku na wynos. Tymczasem lecimy dalej. Sam rejs po Jeziorze Szkoderskim bardzo nam się podobał. Pan sternik, kierowca, przewodnik, człowiek orkiestra bardzo fajnie prowadził te 2 godziny rejsu. Powiedział, że w jeziorze pływają oprócz karpi również szczupaki, łososie, okonie, węgorze. Z ptaków można podziwiać właśnie było tych, co widzieliśmy, przynajmniej dzisiaj. Perkozy, czaple siwe, była jedna czapla żółta, żura, czapla biała. Nawet podobno był zimorodek gdzieś tam, ale ja nie widziałam go. On go słyszał, bo on się bardzo interesuje ptakami. Podobno jest, ma zapały na bycie ornitologiem, ale jeszcze nie zrealizował swoich marzeń. Natomiast co ciekawe, w ciągu roku, jak opowiedział, nauczył się mówić w miarę tak komunikatywnie z turystami. Nauczył się mówić w języku angielskim i to się sam uczył przez internet, korzystając mniej więcej z Google'a, ze stron internetowych. No i jakoś to poszło. A jak sam przyznał, potrafi wyjaśnić się, wytłumaczyć nazwy ptaków w 10 językach, w tym języku polskim. Także bardzo przyjazny człowiek, sympatycznie się z nim podróżowało, fajnie nam się trafiło. No i co? No i polecamy takie rejsy. Pewnie, jak najbardziej. Słuchajcie, jesteśmy już przy Święty Stefan. Jest to ta wyspa najbardziej popularnym miejscem widokowym na trasie z południa na północ Czarnogóry. Co ciekawe, ta wyspa jest połączona takim betonowym mostem. Powstało tam miasteczko w XV wieku, natomiast aktualnie jest to prywatna wyspa w prywatnych rękach. Z tego co czytaliśmy, wejście na jedną z plaż to koszt 80 euro, a na drugą to około 200 euro. Natomiast wejście do samego miasteczka to cena około 25 euro za osobę. Co ciekawe, na tej wyspie ślub brał Nowak Djokovic, ale ta wyspa również gościła innych znanych, jak Sophia Loren czy Sylvester Stallone. Więc to jest bardzo jedno z takich najbardziej znanych miejsc w Czarnogórze.
słuchajcie, taka sytuacja. Na parkingu są dwa wolne miejsca. Pani powiedziała, że jest full i nie można wjechać. Stwierdziła, że jesteśmy za dużym. Na Park Fortnite pisali, że Ducato się zmieścili. Więc nie wiem, o co tu chodzi. Musimy szukać dalej miejsca. Idziemy wzdłuż ulicy, może coś się uda znaleźć. Wiecie co? Chcieliśmy zwiedzić budwę, wykąpać się w morzu, ale no niestety nie ma żadnego wolnego miejsca, więc wyjeżdżamy z tego miasta. Jest jeden duży parking w centrum przy Cytadeli, przy Starym Mieście, ale on jest pełny, obłożony rzekomo. No i ciasny. Jak na kampera to może być rzeczywiście mały. Także no słabo trochę z tymi parkingami. Większość parkingów jest oddalona od tej centralnej części dość spory kawałek. A przy samej promenadzie i przy tych uliczkach w centrum to są takie pojedyncze miejsca wzdłuż ulicy, więc nie ma sensu się pakować dużym busem, gdzie i tak byśmy nie zatrzymali się. Chcieliśmy na parkingu za miastem się też zatrzymać, ale pan, który stał tam w budce, pomachał tylko no, chociaż miał kilka miejsc dobrych, wolnych, więc no. Parkingi dla wybranek. Słuchajcie, znaleźliśmy niby parking. Są kampery. Nie wiem, czy to jest płatne, czy niepłatne. Okazuje się, że parking jest free. Zatrzymaliśmy się i spytaliśmy się pana, którego spotkaliśmy na drodze, Święty Stefan. Powiedział, że parking jest free. To może zostaniemy tu na noc w takim razie. Ja nie mam nic przeciwko, mamy blisko plaży, ja mogę z detektorem połazić. No to zostajemy. Toaleta jest ogarnięta, wodę mamy. Pewnie. No. No to okazuje się, że mamy już na dzisiaj miejscówkę, godzina 17, brawo my! Yeah. Idziemy się kąpać do morza. Czasem takie nieprzewidziane sytuacje mają swoje plusy, jak ten na przykład darmowy parking, gdzie można się przenocować kamperem przy samej plaży. Zobaczcie, tu nawet jest prysznica. Jaka duża jest plaża. Wygląda na to, że już jest tu po sezonie, ponieważ większość tych bud, restauracji jest pozamykanych. No ale to nic, no. Ważne, że można się kąpać. Mam nadzieję, że woda jest ciepła jeszcze. Super jest. Ty, ale jak tak chwilę postoisz, to fajnie dno widać. Zobaczcie teraz, jak wygląda dno. Jaka czysta woda jest. Popływaliśmy trochę, zamoczyliśmy dupki. Kamerka też sobie popływała. Rybki nawet zobaczyła. Teraz wracamy do busika. Trochę się wysuszyliśmy, przebraliśmy i postanowiliśmy, że pójdziemy do sklepu. Nie spodziewałam się, że będzie takie miejsce tu ciekawe. Być może w sezonie jest płatny, teraz nie jest po sezonie. Plaża Jazz. Zrobiliśmy sobie zakupy, dwa lody, kupiliśmy sobie ręcznik plażowy, który kosztował, uwaga, 14 eurosików. No i kupiliśmy takie mięsko wieprzowe z fasolką zieloną, szparagową i wodę. I to wyszło 23,30, ale to dlatego, że jest to jedyny sklep tutaj w tej miejscowości. Taki ręczniczek kupiliśmy. Będzie pamiątka, tak, mądre głowy zapomniały zabrać sobie ręcznika. Ale do czego zmierzam?
Jest to jedyny sklep w okolicy, dlatego taki ma monopol i ceny narzuca. Jak chce się coś kupić taniej, no to niestety trzeba by wyjechać stąd i pojechać do Budwy. A nie każdemu się chce tylko po parę rzeczy do marketu lecieć. Dokładnie, no dobrze, że chociaż jest ten sklep, nie? Tak. Zobaczcie, jak się słońce schowało. Godzina, którą mamy, Piotruś? 18.15. 18.15, zobaczcie. 10 października, 2023 rok, godzina 18.15. Jesteśmy w okolicy Budwy i słońce zachodzi. No nic, przynajmniej jutro zaczniemy na spokojnie. Taki lodzik w formie kanapki. Niby lód, niby kanapka, spekulos tylko z masą lodową. Myślałem, że tu będzie normalnie wafelek, a tu jest właśnie takie ciastko. A ja mam coś takiego. W środku pistacja, z wierzchu borówka z jeżyną, białej polewie. Smaczne. Zobaczcie, jakie grzyby tu są. Co to za grzyby? Nie znam się tak dobrze na grzybach fest. Znam kilka podstawowych i tych, co nie znam, to nie zbieram. Ziemniaki z polskiego sklepu w Belgii przejechały pół Bałkanów i wylądują w Rondlu na czarnogórskiej ziemi. No, niesamowita, ale historia, nie? Takie rzeczy to tylko u nas. Tylko u nas, nie? Dokładnie. Otwieramy to coś, co kupiliśmy, sprawdzamy to. Weź to wyjąć teraz. Taka konserwa jest. Termin listopad 26. Takie mięsko będzie do ziemniaków niby. Dorzucimy cebulkę, czosneczek. No, tu jest sos. Miała być zielona fasolka, jest żółta. Mam trochę internetu od ciebie. Zaraz ci udostępnię. Już ziemniaki się podgotowały na tyle, że można było je tu przerzucić do tego całego sosu mięsnego z cebulą. Jeszcze tu niech się to przegrze wszystko ładnie. Jeszcze chwilka i będzie można konsumować. No i jest, ugotowaliśmy. Za chwilkę będziemy jeść. So, jak będzie smakowało, zaraz wam powiemy. Piotrek kupił w Albanii piwo Peja. Chciał spróbować, czy jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Tu dużo komentować, nie? Jak nie spróbuję, to nie wiem, prawda? Tak mnie to korciło. Ale ma 4,5%, także no, tak średnio, w sam raz bym powiedział, do 5% to jest okej. Okay.